Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób wymienić toner do drukarki laserowej Lexmark MB2236ADW. Jest to oryginalny toner o średniej pojemności, około 3000 kartek jesteśmy w stanie zadrukować za pomocą takiego tonera. Ten toner, jaki tutaj kupiłem, jest to toner oryginalny marki Lexmark, żaden zamiennik. Kosztuje około 250 zł, jak dobrze pamiętam. Ale wystarcza na około 3000 stron, dla mnie to jest wystarczające i mam pewność, że będzie idealnie współpracował z drukarką. Do tej drukarki, żeby taki toner zamontować, musimy przednie drzwiczki tutaj po prostu pociągnąć i otworzyć. W drugim kroku musimy wysunąć do siebie za ten uchwyt, który tutaj się znajduje, cały korpus, w którym jest bęben oraz toner. Więc ciągniemy do siebie, w miarę spokojnie to robimy, wyciągamy. I tu jest całość. Nas interesuje ten element, czyli tutaj mamy teraz, jak widzicie, starter return program toner cartridge, czyli startowy cartridge tonera. Ten startowy, on tutaj wystarczał na około 100 stron, on był razem z zakupem tej drukarki. I teraz musimy po prostu odblokować ten element i wyciągnąć, czyli wystarczy tutaj nacisnąć, zobaczcie, tą blokadę zwolnić tutaj w kolorze niebieskim i możemy ten cały już pusty, zużyty toner oddać na przykład do punktu napełniania, czy też po prostu zwrócić zgodnie z programem return program od Lexmarka. Ja odłożę ten toner, bęben wystarcza na około 10 tysięcy stron, więc tego elementu wymieniać nie musimy. Tak to wygląda i musimy teraz otworzyć opakowanie i po prostu, o, tutaj jest miejsce do pociągnięcia. Dosyć prosta czynność, ale może kogoś to zainteresować, bo popularność drukarek laserowych jest coraz większa. Do domów kupujemy, żeby po prostu można było znacznie więcej wydrukować. A już na wydruku kolorowym też szczególnie wszystkim nie zależy. O, tutaj jest bardzo dobrze zabezpieczony toner w środku. W takiej folii tu już nic więcej nie ma. Tak to jest zabezpieczone, że w transporcie naprawdę nie może się temu nic stać, jak widzicie. Taka folia dookoła, wszędzie napełnione. I teraz sam toner znajduje się jeszcze dodatkowo w takiej folii. Tą folię wykorzystujemy także do tego, aby można było do niej włożyć stary nasz toner. Więc teraz musimy oczywiście otworzyć opakowanie. Skorzystamy tutaj z nożyczek. Uwaga, żeby taki toner nie upadł. Bo jak upadnie, to może się oczywiście uszkodzić. Chwytamy za plastikową obudowę. Tutaj mamy ten nasz toner. O, tutaj możecie sobie odczytać parametry akurat. Patrzę, czy jest gdzieś tu napisane. O, B222H00 to jest ta średnia pojemność. A ten startowy, jaki tutaj miałem, to był opisany jako startowy program, toner, przepraszam, cartridge. Ale wszystko jest oryginalne. I teraz musimy zdjąć ten element zabezpieczający plastikowy, który tutaj jest. Zdejmujemy poprzez pociągnięcie. Wykorzystamy, aby zabezpieczyć stary toner. I tu jeszcze jest taka taśma, którą musimy po prostu pociągnąć. Ona nam odbezpieczy możliwość drukowania. Tu jest taka naklejka, czyli po prostu musimy pociągnąć do końca zgodnie z tą strzałką, więc chwytamy i ciągniemy. Ok, odkładamy i nasz cartridge jest gotowy do zainstalowania w tym samym miejscu, z którego wyciągaliśmy. Wszystko robimy spokojnie. Jeżeli to są oryginalne materiały eksploatacyjne,
oryginalne tonery, to to wszystko będzie idealnie ze sobą współgrać, nie będzie problemów, że coś nie dochodzi. Zobaczcie, wystarczy docisnąć i zabezpieczenie samo wskoczy na swoje miejsce. Nic więcej robić nie trzeba. Teraz wkładamy całość, spokojnie, w odwrotnej kolejności dociskamy. Słyszymy charakterystyczne kliknięcie. Uruchamiamy drukarkę. I cała praca została wykonana. Jak widzieliście, jest to dosyć prosta czynność. Ja stawiam na oryginalne materiały eksploatacyjne z uwagi na to, że na pewno wszystko działa, a ja nie mam żadnych niespodzianek potem, że coś odsyłam do sklepu, informując, że nie działa tak jak powinno, a szkoda mi tych nerwów, szkoda mi tego czasu, więc oryginalny materiał eksploatacyjny jest troszeczkę droższy, ale mam pewność bardzo dobrego wydruku, niezależnie od marki, czy to jest Lexmark, HP, Epson i tak dalej. Oryginalne jednak mają tą swoją zaletę, a szczególnie przy drukarkach laserowych, gdzie kupując taki jeden materiał eksploatacyjny jak toner, to on wystarcza na bardzo długi czas. Urządzenie po uruchomieniu, chcę Wam jeszcze tutaj pokazać coś. Zweryfikuję, czy część działa poprawnie, czy nie będzie żadnych błędów. Tak więc uruchamiamy, czekamy jeszcze chwilę. I naturalnie po podmianie takiego tonera warto wydrukować jakiś taki po prostu wydruk testowy, jakąkolwiek kartkę, tak żeby mieć pewność, że wszystko działa. Tutaj wszystko jest ok. Stan ok. Może coś wydrukujemy. Ustawienie drukowania i tam chyba zaraz zrobimy. O, raport. Strona ustawień. Urządzenie, drukowanie. I to drukowanie puścimy OK. Drukuj czcionki. Wydruk demo. I taki wydruk demo będzie wystarczający, strona demo. I drukarka nam wydrukuje. Będziemy mieć pewność, że wszystko działa. Nie trzeba komputera angażować. Oczywiście możemy też z komputera coś wydrukować, żaden to jest problem. I sprawdźmy, czy wszystko jest ok. Na nowym tonerze wszystkie linie równiutkie. Nie mam żadnych uwag. Z mojej strony wszystko jest w najlepszym porządku. Dziękuję Wam za uwagę. Być może ten poradnik Wam się przyda, czyli w jaki sposób wymienić toner. Jest to banalnie proste, jednak naprawdę zachęcam Was do tego, abyście kupowali oryginalne materiały eksploatacyjne. Są droższe, no chyba że bardzo dużo drukujecie, to wtedy na pewno warto rozważyć korzystanie z zamienników, ale zawsze jest cień szansy, że albo nie będzie działać, albo będzie działać niewłaściwie, będzie odsyłać do sklepu, przysyłać, stracić kupę czasu, nerwów, a tak raz kupicie, na 100% będzie współpracować z Waszą drukarką. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam. Jeżeli mieliście jakieś ciekawe doświadczenia z zamiennikami, z różnego rodzaju kartridżami, tonerami do drukarek, napiszcie w komentarzu, może się z czegoś pośmiejemy, może coś będzie naprawdę ciekawe, a może po prostu przez coś takiego jak wykorzystywanie nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych, na przykład uszkodziliście drukarkę, toner, słyszałem o takich przypadkach, nawet widziałem, że może nie, że wybuchły, ale toner czy też kartridż, no, bardzo ubrudził wnętrze drukarki. Takie sytuacje też miały miejsce i trzeba było spędzić sporo czasu, ręce kolorowe, żeby to wszystko poczyścić. Z mojej strony to tyle, dziękuję Wam za uwagę. Już wiecie, jak wymienić toner w drukarce laserowej Lexmark MB2236 ADW. Cześć!